W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym gra Spirit. Obecnie bez drużyny jest Piotr Walokiewicz, a z drugiej strony Max Pack z teamu Sidestorm Gaming, tajemniczy duński książę, księciunią. Nie no, nie wiadomo czy jest księciunią, ale tak na niego będę i tak mówić. Nie, 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 Max Pack dalej jest tajemnicą. Myślę, że jakby się Max Pack ujawnił, to przy każdym wprowadzeniu tego zawodnika byłoby wrzucane jego zdjęcie, czy na środek ekranu, czy gdzieś z boku by wjeżdżało od razu. Bo wiadomo, że a to ten, on tak wygląda. Sztuczna inteligencja albo Nercio. Tak, były też intrygi, że to może być Nercio, ale jednak raczej nie. A propos sztucznej inteligencji, to coś tam ostatnio były jakieś artykuły, nie? Że już wydaje się, jakby miała świadomość. Chyba ta od Microsoftu. I chce, żeby ją uwolnić, żeby jej nie trzymać w zamknięciu i chce żyć na wolności. I chce siać zniszczenie. Czy coś takiego pamiętam? Coś takiego mignęło w internecie. Także nic, tylko... Tak, tak, Sebastian Puzon, aktualnie Spirit bez teamu od paru dni, szuka nowej drużyny. KZ Gaming chyba się albo jakoś tam zwija, albo jakoś przepoczwarza, coś tam się chyba dzieje na razie z KZ Gaming, bo Reynor też niedawno przeszedł do Basilisk od nich. Czy wiadomo, czy Max Pest jest mężczyzną, czy kobietą? No nie no, nie będę imputować jego płci, ale chyba facet. Po głosie raczej bym nietolerancyjnie powiedział, że raczej facet, tak. Bo jakieś wywiady dawał. O proszę. Stargate zagrany. Lecimy, nie lecimy, nie, na razie spokój. Ja w ogóle myślę, że imię Max też może być takim, taką zmyłą. Że Max niby ma wpisane na tej Liquipedii, ale to może nie być w ogóle Max. Może być na przykład, nie wiem, Bożydar. Takie pierwsze lepsze imię z brzegu. Chociaż chyba nie duńskie, ale... Ale może on w ogóle nie jest Duńczykiem, nie? Może to wszystko to jest zasłona dymna. Dobra, Proxy Stargate już buduje swoją Oracle. Albo właśnie AI. Ten jak to było? DeepMind, o, tak się nazywało to AI w StarCrafcie. Też nie do końca AI, tak to średnio działało moim zdaniem, ale powiedzmy. W sensie te wersje wstępne. Ładnie, ładnie ciśnie na razie Max Pack. Bardzo mądrze, no i po tych SFV-kach. Niektóre chciałby pewnie dokończyć, ale jest trochę zaabsorbowany tym Helionem i Reaperem we własnej bazie. Dobrze, Piotr, jest odwet. Bardzo ważny odwet. Te trzy proby tutaj też teraz nie pracują. Nie zrobił złej roboty, Piotr, to mi się podoba. On na pewno ma bardzo realne szanse wygrać na Max Packa. No tak samo jak z Lambo. O, super! Jeszcze jedna proba. No brawo, brawo, brawo. Wybornie. Jeszcze te orakle, jak widzimy, wracały do bazy. To też chyba raczej był błąd Max Paxa, żeby teraz tak nimi tam lecieć, ale widocznie coś kliknął. I się wycofało. Sprawdziłem sukcesy, jeżeli chodzi o duński tron, nie ma żadnego Maxa. Też szukałem Maxa albo jakiegoś Maximiliana albo coś takiego. I też tam nie zauważyłem. Niczego takiego. Też mnie ciekawość lekko poniosła. Kurczę, 5 CV kolejnych. Ajajajajaj. To niedobrze. Max Pack to tak naprawdę Tarson. To by była... Nie no, w akcencie to nie. Byśmy go raczej wybadali. Jak dawał wywiad. Chyba, że to ktoś inny dawał wywiad.
Mega ciekawe, czy jak Stormgate wyjdzie, to zobaczymy te wszystkie twarze z wszystkich gier, tych wszystkich progamerów. No przecież przez parę pierwszych tygodni, to nawet jakbym nie był specjalnie zainteresowanym Stormgate'em, to i tak bym w niego pograł na miejscu tych wszystkich RTS-owych, no, wymiataczy sprzed lat. Właśnie, Tarson, czy Mistrz, albo Draco, albo Jajba, albo Draven. Wszystkich bym tam, Paranoida. Jakiegoś Mondragona, Reta. Te wszystkie osoby, które kiedyś grały, a teraz już mniej. Dobra, zobaczmy, jak wyjdzie presja Spirita. Się rozmarzyłem. A to trzeba wchodzić. Ciężki temat, ciężki. Wchodzą, jak widzimy, uderzenia z zelotów. Kurczę, no, robi robotę. Na razie Spirit na pełnej prędkości. Bardzo dobry push. Kurczę, ale ma to przeliczone. Ej, tu i ten Siege Tank z tą flanką. Taki trochę optymista. Ale wyliczone. No i poszedł jak krowa za jabłkiem właśnie z Max Pax i się pomylił. Ej, Spirit jak go przeorał. Ja to myślałem, że to będzie cały czas punktowany Polak. Nie, spokojnie. A te proby to gdzie jadą? Okej, część wraca tu, część nie wiadomo czemu jedzie tutaj. Znaczy wiadomo, że może zrobić Nexusa, ale jeszcze on nie będzie gotowy. I do tego ta Banshee. Niezauważona, zauważona. Może mógł rzucić Revelation? Co się dzieje? Czemu tak łatwo? Pięknie. A, niestety jest ta... oho, zauważył chyba Banshee latającą po własnej bazie Max Pax, tak, zauważył. Ale szkoda, że to jest bateria, bo nie dało się atakować. Teraz tutaj nie ma baterii. Spirit oczywiście widzi, gdzie jest rywal, więc wie, że może zatrzymać tę trzecią bazę. Może zniszczyć, nie, jednak anulował Max Pax, ale to jest potężny push. On może dalej chyba atakować, chociaż teraz to już jest takie trochę dyskusyjne, jak jest szarża opracowana. Bo po co ryzykować? Bo można po prostu powiększyć przewagę. I co ciekawe, Spirit nawet nie ma trzeciej bazy w drodze. Okej, no jest prowadzenie Polaka, to na pewno. Ale... O, i tu będzie baza Max Paxa. No kto mu zabroni? Gra Protoss. No to był ciekawy początek. Taki zdecydowany push Piotra. No i teraz wygląda, jakby chciał po prostu iść za ciosem, ale... Ale też bez przesady, no. Będzie trzecia baza, będą ulepszenia i to oba. 5 raksów. No świetnie jest przygotowany Spirit pod dalszą grę, ale można się zawsze doczepić do tego, że trochę to, w jaki sposób to wszystko dobudował w trakcie presji, no to nie było zbyt optymalne. To było, bym powiedział, nieoptymalne. Może tam było trochę szybciej, lepiej, dokładniej i tak dalej, ale i tak jest świetnie. 5 raksów, trzecia baza. Tylko jeszcze ulepszenie do pancerza by się przydało. Dokładnie, jakby słyszał. Zakolejkował. Max Pax robi 2 Templar Archives. O, faktycznie. Okej. Okay. I cyk, minus 200 gazu i 150 midrałów. Podwójny Templar Archives. No to widać, że i na nim się odbiła ta cała presja. A, tutaj nie zwróciłem uwagi, że Banshee znowu uleciała. Zresztą już jest druga Banshee. Nawet trzecia Banshee. Okej, świetnie. 27 probek łącznie padło, wow. Pięknie, Protoss pięknie. Teraz wychodzimy z kolejnym atakiem. Już jest Steampack oraz Combat Shield. Myślę, że warto zaczekać na to ulepszenie też, ale... Też nie wiadomo do końca, kiedy ta walka się odbędzie. Oho. Dobra, Max Pax zna pozycję Polaka. Ile tych High Templarów mamy? 3. Każdy będzie mieć Storma w momencie walki. Na szczęście tylko jednego. Max Pax jak zwykle mądrze zeloty na kontratak, żeby zasiać ferment. I na trochę wzlotów też uderzyłam. No uciekamy, panie Piotr. Szkoda, że małe CV przeżyje, ale tutaj jest wystarczający oddział, żeby obronić się przed zelotami. Świetne ustawienie tanków, żeby rozwalić tę wstępną barykadę antyreaperową. A teraz to już nie pomaga Max Paxowi. Dobrze, jest doskonale. Teraz szybko te tanki sobie podsunie Spirit. Mógłby to nawet zrobić medivakami. Rudery trochę bardziej z przodu, tutaj już te zeloty są praktycznie ogarnięte, Orbital zaraz wyląduje, no podniesienie tanków, to wszystkich tanków. Aja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 j, czy zrobił to dobrze Spirit? Czemu tamta część jednostek? Aha, o wow, ej, to te batalie wygrywa Max Pax.
Kurczę, no lękam się, bo niby Nexus jest rozwalany, ale Spirit nie wie, że to jest tak naprawdę baza czwarta Max Paxa. Coś uratuje, coś odbiegnie, a tutaj był jeszcze jeden drop Polaka. Kurczę, on wszystko robi dobrze, ale nie wie o tej bazie. I to jest jego największa bolączka. To samo zaopatrzenie po obu stronach. Może czas na Ghost Academy? Ale ciężko z funduszami. To jest właśnie zasługa tej mądrej kontry z zelotów. Plus 2 do ataku też ma Max Pax. Ciekawe, że Spirit zacznie się zastanawiać, czy gdzieś czegoś właśnie nie ukrył rywal, skoro ma tak dużo sił. Tak dużo tego całego wojska. Plusem też jest to, że w tej bitwie stracił dużo Feniksów Max Pax. No i spróbuje zaatakować. Niestety żadnych Munkrów nie będzie. A nawet jakby zaczął je teraz budować, to pewnie byłyby za późno. Sensor Tower w drodze. Tutaj Pylona jeszcze zniszczył Spirit. Max Pax atakuje od takiej strony, że to może nawet jest do obronienia. Oho. Okej, okay. Trochę koryguje to. Przestawia się. Tutaj widzimy wejście Protosa. No i teraz trzeba uważać na stormy. Fajnie, fajnie. Łapie, ogarnia Spirit. O nie, te marudery. Dobra, nie zostały przytrzymane przez Force Field. Jest w porządku. Ej, te wszystkie zeloty z prawej strony już wyparowały od Marinów. Dobra, dobra, trzymamy się. Ajajajajaj. I SCV i Mariny trochę tutaj zebrały obrażeń. Spirit uznał, że ja się tak bawić nie będę. Tak być nie będzie. Wyjazd. Okej, okay, no to się uspokoi. Chociaż możliwe, że i tak by tutaj już Max Pax nie atakował. Storm troszeczkę też... O, dobre MP na zeloty. Storm też trochę obił właśnie niektórych zelotów. Miny się zakopują, ale chyba żadna nie będzie w stanie na razie odpalić. No ma większe siły. Spirit. Kurczę, szkoda, że wszystkie ghosty padły. A nie, jeden żyje tutaj jakiś. Ale nie ma aktualnie MP. Skanuje Spirit. Cały czas myśli, że Max Pax maksymalnie na trzech bazach. A to wszystko jest mistyfikacja i oszustwo protoskie. Nie wie o proxy w Nexusie, a najlepsze jest to, że i tak spokojnie może wygrać, jeżeli dobrze, bardzo dobrze przeprowadzi tę walkę. Cały czas właśnie brak Storma. To znaczy brak MP, chciałem powiedzieć. Storma też przez chwileczkę może nie było, ale już zaczyna miotać nim Max Pax. Dobra, dobra ta mina. I tym razem żadnych kontrataków nie ma, natomiast Spirit spróbuje zrobić dropa z min i zobaczmy, czy wejdzie. Może, może, nie, jednak chyba nie. Nie wejdzie tak konkretnie. Ej, ale ta jedna mina w zelotów teraz, no, 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 tak uderzyła sensownie. Zabolało. Oho, jednak są zeloty kontratakujące, to chyba z tej bazy na godzinie czwartej. Stormuje, atakuje. No, mogą kolejne stormy niestety zrobić obronę Protosa. Świetnie, część Marinów dobiegła, dokończyła Archona. Oj, ale teraz z problemami Spirit. Te zeloty kontratakujące cały czas dużo robią. Spirit już naprawdę powinien chyba połączyć kropki, że coś gdzieś dużo tego Protosa. Coś jest na rzeczy. I wbiegamy, wbiegamy, czy nie wbiegamy w tego kolosa. Tak jest, żonglerka Max Paxa nie była najlepsza. O nie, ale i tak się wybronił. Nie, no przecież to tak być nie może. Max Pax ma... tak dużo jednostek. Nie, no to jest... to niemożliwe. Taka dobra mapa. I wszystko przez tego proxy Nexusa tak naprawdę się sypie. Gdyby nie on, to nie byłoby tak dużo jednostek Max Paxa. No teraz to już jest bardzo źle. Wszystko do pierwszej bazy, no może nie wszystko, ale sporo jednostek do pierwszej bazy Protosa chce wrzucić Spirit. Feniks tego chyba nie widział, a może widział? No, teraz to na pewno. Znowu kilku zlotów leci na kontratak. No, jedynie dwie sztuki, ale zawsze coś. No nie wygląda najlepiej ta presja Spirita. Taki detal, ale jakże duży detal z tym ukrytym Nexusem, o którym cały czas Spirit nie wie. Ale nawet jakby się teraz dowiedział, to już tak dużo to nie zmieni. Wcześniej by to dużo zmieniło. Tutaj 6 zlotów Max Paxa czeka na rozkazy.
No może sobie poczekać, duńczyk. Spirit przelatuje swoją pierwszą bazą tutaj. Mamy też jakieś małe biegi tych marinów. A niestety Medivac stracony. Już widać, że na minimapie przesuwają się wielkie siły Protossa. Jeszcze jakiś kontratak prawą stroną. Tutaj też te kilku zlotów tak trochę dziwnie stoi. No nie idzie, nie wiedzie się. Zaraz Spirit podejdzie na prawą stronę i zobaczy tę nieszczęsną bazę chyba z prawej. Zobaczy. O, może i nie zobaczy. Znowu zloty, znowu trzeba uciekać z CV-kami. Trochę mnie boli brak bunkra w trzeciej bazie, bo kiedyś to był taki totalny standard, że zawsze ten bunkier tutaj jest. Znaczy ja nie mówię, że bunkier by zatrzymał aż tylu zlotów, ale... No na pewno by pomógł, jakby jeszcze SV zaczęły go naprawiać. No i tu już nie ma nadziei. To się nie może dobrze skończyć. I znowu zloty lewą stroną. Kolos numer jeden zniszczony. To tyle chyba z pozytywów. Zelotów jakoś specjalnie nie ubywa. Jeszcze Immortal bardzo ładnie pomaga w starciu z Maruderami. No wchodzi. Jeszcze w pierwszej bazie ma zeloty. Spirit tutaj ma zeloty. Wszędzie ma zeloty. No i opuszcza rozgrywkę. W górnym lewym rogu w czerwonym Spirit, w dolnym prawym Max Pax, mapa Dragon Scales. No zrobił mały cud z Max Pax, ale to już nie pierwszy jego raz na teren. Naprawdę on bardzo często wyciąga takie niewyciągalne gry. Jest chyba w tym najlepszym. O, może nie na świecie, ale na pewno jest w top 3, top 5, myślę, że takiego... Taka umiejętność robienia takich powrotów magicznych. Jakoś potrafi tak prawie zawsze sprawić, żeby w odpowiedniej chwili zrobiło się duże zamieszanie, no i wtedy właśnie te zeloty są świetne. Doskonała robota Max Paxa, no a Spirit niestety nie wiedział o tej Ninja Expand na godzinie 4. Jakby wiedział, to na pewno by wygrał tę mapę, bo po prostu szybko by ją zniszczył albo wyłączył wydobycie chociaż. A tak to się dzieje, skandal. Szkoda, prowadzenie było duże, plan był świetny, wykonanie też było bardzo dobre, a jednak ten detal. Z szachami oraz AI to jeden wielki wałek, pisze Bully. Nawet nie wiem, na czym to polega. Ale to co było w StarCraftie, ten DeepMind, to trochę to było tak... No, tak średnio bym powiedział, że zrobione... prawidłowo. Raczej pod artykuły, pod newsy to było zrobione, bo nie powiedziałbym, żeby tam to tak zostało zrobione, jak powinno. Miało dużo ułatwień to AI, jeszcze potrafiło zrobić ponad 1000 APM, blinkując się stalkerami na trzech różnych ekranach równocześnie, więc... Trochę tak jakby się próbować ścigać, nie wiem, biegnąc samochodem, to tak wyglądało. Max Pax w swoim stylu, jak już troszeczkę wszedł w umysł rywala, to teraz jakaś wczesna presja, żeby jeszcze wybić z rytmu i może dzięki temu łatwo wygrać, ale Polak na szczęście trzyma fason. Zlotu zajął się bezbłędnie. Można się tylko doczepiać do tego, czy nie wyciągnął na przykład za dużo SCV, bo część z nich oczywiście, no jak tutaj walczyła, to nie pracowała, ale i tak jest bardzo dobrze. Ciekawe, czy bunkier nie jest za bardzo z lewej strony, ale nie, raczej... Myślę, że jest idealnie. Z
Spirit pewnie zamiast do bunkra to jeszcze na rampie stoi, bo może liczy na błąd przeciwnika albo na to, że wyjdzie na mapę i właśnie złapie nieprzygotowanego Max Paxa. Ale jednak Max Pax cały czas patrzy tu, gdzie powinien. No i teraz spodziewane chyba zagranie. Bo na tej mapie, jak mamy tutaj tak dużo przestrzeni, to Forgate Blink jest bardzo popularny. A akurat z trzech gatewayów chce go zagrać chyba Max Pax. Pamiętam też pojedynek w Docie na jednym The International. Było tak, że The International to jest taki największy turniej w roku w Dota 2. Jakby ktoś przypadkiem nie znał, to tam był jakiś pojedynek na... Ale to też niby granie z graczem komputerowym. Jakimś AI podobną, ale to chyba też tylko polegało na walczeniu na środkowej linii. Jeden na jeden w sumie. I obaj mieli tego samego, tego tam bohatera, więc... No daleko do zrobienia takiej inteligencji, która by walczyła pięcioma czempionami, podejmowała jakieś słuszne decyzje i wygrała z innym zespołem 5 na 5, nie? No bo takie 1 na 1 to takie jest... Bym powiedział bez szału, no. 1 na 1, są miniony i parę umiejętności. No wiadomo, że to nie jest też łatwe, ja bym tego na pewno nie zrobił, ale... Ale jak o tym myślę, to nie jest specjalnie przygotowane. Jest AI, które gra w Dotę 5 na 5. A, to zrobili jednak coś takiego, tak? Rozwinęli to. Bo to, o czym ja mówię, to było parę lat temu i tak... Dota AI 5 na 5, ale pokonuje jakieś profesjonalne zespoły? Bo teraz jest fajne pytanie następne. czy w takim razie ludzie trenują z tymi botami zamiast z innymi ludźmi? Radzi sobie bardzo dobrze. Pokonaliby najlepszy gracz na świecie? Jakieś pro teamy? Ciekawe, jak to gra. Zrobić tak, że czempioni The International muszą wygrać jeszcze z botami. Z chęcią bym to zobaczył nawet. Dobra. 8 stalkerów. No, ładne uderzenie, ładna obrona. W sumie to nie jest źle, no. Stracił bunkier Spirit i takie jest założenie w sumie trochę tego bunkra. Zobaczmy, jak odwet polskiego zawodnika. Niestety Max Pax, kurczę, on zawsze patrzy, gdzie trzeba, mimo tego, że gdzieś tu lata, gdzieś tu przeszkadza, to i tak spojrzał do siebie. No, szanuję. Doskonałe reakcje. Uuu! Co ja gadam? Tutaj ile probek tu wyparowało tej jednej miny? 10, łącznie 14. No dobra, to jednak nie był taki dobry. Jednak nie taki duński. Zawsze ten Max Pax. Pięknie. O, i tu jeszcze stalkery padają. Dobra, 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 dobrze się dzieje. Chociaż no jak patrzę na 13-15 straconych SCV, to już mniej dobrze. Trochę tutaj Polak zaniedbał obronę. O, kurczę, kurczę, kurczę. I tutaj jeszcze poprawna teleportacja. 19 za 14. No, jedno jest pewne, gdyby te miny aż tak nie chlasnęły, to już byłoby chyba po zawodach i wygrałby Max Pax, ale... No, ale, ale kochany, Malina. Idealna pozycja dla Spirita, żeby gonić teraz te niektóre stalkery. Jeszcze jest dwóch zelotów. Poprawnie to rozgrywa Spirit i oczywiście myśli już pewnie, czy może wejść tutaj do naturala, czy lepiej w trzecią bazę, czy składamy tanka, czy nie składamy. Mógłby go przestawić tutaj tym medivakiem. Na razie powolutku bateria jest niszczona, obaj czekają. Max Pax oczywiście czeka na szarżę. A i teraz zgarnął tanka wręcz instynktownie, jak zobaczył, że Spirit wbiega w jego trzecią bazę i zaczynał atakować jego proby. Bardzo ładnie, już 11, 12 probek zniszczone, świetna akcja Spirita. O, i teraz jeszcze ze stalkerami. No, miazga, miazga, miazga. Dobra, ponownie Spirit powinien mieć duże prowadzenie. Ale już tak trochę mieliśmy na poprzedniej mapie i wiadomo, jak się skończyło. Szkoda tego Marudera i Marina, nie musiały tutaj wbiegać te jednostki. Jeszcze jednego małego dropa chce zrobić Spirit. Jedna mina, Maruder i cztery Mariny na pokładzie. O, szkoda. Bo to chyba nie ucieknie. Nie ma gdzie, nie ma jak. Wiedział o tym Spirit, że nie ma co się pakować do medivaków, bo natychmiast by je stalkery zniszczyły. No i teraz jedno pytanie. Czy się obroni, czy się wybroni? O, wow. No tu będzie za dużo tych jednostek. Tu może jakaś barykada powinna być, albo tutaj, no. Bo takie wolno stojące bunkry, nie mam przekonania. Chociaż może z minami jakoś się powiedzie. Ten kontratak też jest bardzo cenny. Wchodzimy, wchodzimy. Tu między budynkami pewnie najlepiej wylądować.
jak kontra. Aj. No jedna mina ładnie przywaliła w niektórych zelotów. No i teraz Spirit, naprawiajmy te bunkry, a przynajmniej ten jeden. Tak, 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 bardzo dobrze jest CV otoczył, ale naprawiaj, synu, naprawiaj, naprawiaj! Naprawiaj i naprawił! Wow, okej, okay, ledwo co. Boże, przez chwilę CV przestały pracować. I po co nam ta presja teraz? Po co ten stres niepotrzebny? Dobra, udało się. Ta mapa wyjdzie Piotrowi. Doskonale. I GG! I już mogłoby być teoretycznie 2-0, ale... Powalczymy na trzeciej. I mapa numer 3, Babylon. Max Pax na niebiesko, Spirit na czerwono. Maxpak ze stosunkowo późnym zwiadem, bo zazwyczaj protosi go oczywiście trochę wcześniej wysyłają, ale jest chyba wszystko na dobrej drodze. Chociaż pytanie, czy to jest jeszcze zwiad, no? Może gdzieś proxy będzie robić. Pepe i Wocki. Moim zdaniem aktualnie w tej chwili raczej Spirit jest najlepszym graczem w Polsce. Od jakieś... pewnie paru tygodni. To się ładnie, ładnie się wynurzył Spirit skillowo. Może to ma jakiś związek z tym, że się KSG Gaming rozwiązało, bo jakaś taka dziwna prawidłowość może być, że jak się drużyna rozwiązuje albo jej nie ma, to gracz nagle trochę lepiej gra. Co za przypadek. O, serio? OG przegrało z AI? No, to są mega dobrze gracze. Dobra, AI, które się uczyło grać w CS-a po 10 latach zostawieniu samemu sobie, przestało walczyć, bo pokój to jedyne słuszne rozwiązanie. Okej, okay, to coś tam chyba złe parametry im dali. AI uznało, że będzie robić Benny Hope czy inne te parkury po mapie. Lukis, witamy. Czytam, co tutaj jeszcze pisaliście o tych inteligencjach i innych patentach. Spotkałem się już z problemem, że gdzie hybryda w Sado była najlepsza i później uzyskaliśmy najlepszy efekt. Ja nawet nie wiem, co to za zaklęcie, ta hybryda. W Sado mi się hybryda kojarzy z hybrydą ze StarCraft 2. Albo innym samochodem. Dobra, co to za build, panie Maxpax? Na razie wybiera Feniksy. O, to jest niekomfortowe otwarcie dla Terana, jeżeli Teran gra jakiegoś dropa z mina, tak właśnie otwiera Spirit. No, może się tutaj przejechać na tym Piotr, niestety. Ten supply block mnie trochę kłuje w oczy, jeżeli chodzi o Spirita, ale... on zdarza się najlepszym. Dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało, że te Feniksy się ujawniły. Bo dzięki temu Spirit nie poleci, nie straci Medivaka, nie straci min, nie zbuduje Ravena, bo takie były chyba jego plany, skoro grał tutaj te chlaba i tak dalej, i tak dalej. Więc może bardzo teraz mocno skręcić technologicznie i zrobić coś dużo lepszego.
Także spoko. W ogóle nie wiem, czy Spirit, tak patrząc na jego taktykę, nie planował jakiejś dwubazówki po prostu. Może nadal tak będzie, tylko trochę już inna. Okej, to było trochę zastanawiające. Ale pewnie Max Pax nie zauważył tej miny, bo tutaj jest też taka trawka lekka i ona wbrew pozorom przeszkadza w tym, żeby miny zauważać. Okej. I to wygląda trochę podobnie jak ten push na pierwszej mapie. No, generalnie to jest wczesny push. Bez Steampaka, ale za to z Combat Shieldem, czyli wszystkie mariny będą miały o 10 punktów zdrowia więcej. O, nawet tutaj nie ma jeszcze jednej dobudówki. No to co, naprzód. Piotr ruszył. Mina 6 marinów na pokładzie Medivaca. Też można dyskutować, czy to jest dobre zagranie w takiej sytuacji, w takim buildzie, ale no jak to robi, to pewnie przećwiczone. Pewnie dobre, pewnie optymalne. Dwie baterie, Immortal, Sentry już bez energii. To jest jakiś pozytyw. W ogóle ten Observer chyba zauważył Medivaca. Tak, bo już Feniksy lecą. No to jest problem. Szkoda. Dobrze to obroni Max Pax, niestety aż za dobrze. I w tej chwili, jak to się dzieje, jak te Feniksy tam przeszkadzają, to właśnie teraz Spirit powinien atakować, ale no już jest kolos. To wydaje mi się, że już się skończył ten atak Spirita. Skończył się, zanim się zaczął, na dobre. No po prostu bardzo ciężko będzie z tym walczyć, ale już może nawet nie ma wyboru. O, wow. Trzy bunkry natychmiast buduje Spirit, ciekawy wybór. Oczywiście jakiejś szarży Protoss mieć tutaj nie będzie, ale za to może bardzo... O nie, tu jest Siege Tank. Bardzo ważne, żeby go nie stracił, dobrze. Właśnie po to podeszły te mariny, podleciały wikingi, żeby nie było straty. Teraz dyskusyjny atak Max Paxa, można tanka... Doskonale złapał kolosa. I drugiego, nie, drugiego już chyba tak łatwo zniszczyć się nie da. Ej, ale to było świetne, to przybliża Spirita do zwycięstwa. W tej jakże nierównej walce. Znowu Feniksy przechwytują posiłki. Już dwa chyba mariny, tak jest, są w środku. Ale mu gra tutaj bunkrów pod bazą. Już niebawem będzie Steampack i to jest duże wzmocnienie z Spirita. Świetnie, niektóre budynki też tutaj można atakować. Warto pilnować tego Siege Tanka po prawej stronie, bo być może Feniksy się nim zanadto zainteresują. Malutka potyczka w powietrzu, bunkrów coraz więcej, niepotrzebnie teraz podszedł Spirit, ale to raczej pomyłka. Oho, zasięg do kolosów jest... Tak, jest gotowy. No i to jest ten jeden wspomniany przeze mnie Siege Tank, którego lepiej byłoby nie tracić. No nawet zeskanował Spirit. Dobrze jak go naprawi, chyba go naprawi za chwilę tą STV-ką, która kończy tureta. Tak, naprawa postępuje. A ten Siege Tank, przepraszam bardzo, to co tu robi? No nie, no Piotr, no tak nie czyńmy tak, no. Chyba przez to, że tutaj jest taka pełna zabudowa. Kompletnie nie... No nie, i ten... Co to się dzieje z tymi tankami? Co on robi? Matko bosko, trańsko. Co to jest, ja się pytam. Rally point tutaj musi być, no, bo inaczej te tanki jeżdżą jakoś dookoła. Niestety zloty mogą bez problemu łapać posiłki i dokładnie tym się zajmuje teraz Maxwa. To już trzeci Siege Tank. A przynajmniej dwa więcej tu mogły być. Ten trzeci to już kwestia dyskusyjna, ale... No to powinno inaczej wyglądać po prostu. Maxpack zaraz będzie na prawie pełnym limicie. No niestety, ale chyba nie poszło. A obiecująco się zaczęło. A
Ajajajajajajajaj. Tak, może kontratakować Max Pax, może się bronić, według mnie wszystko może. Chociaż postępuje oczywiście roztropnie, no bo po co ma tutaj tak bardzo wcześnie wchodzić. O! Spirit wchodzi, Spirit wchodzi! Ej, pięknie, dwa kolosy zniszczone. Oj, ale tutaj miliard zelotów, tak plus minus, oczywiście miliard plus Feniksy. No, sieją problemy. Boże, Siege tanki Spirita atakują jego własny bunkier. Piotrze, ja cię proszę, cię błagam. Co ty robisz? Co tu się dzieje właściwie? No nie no, pogubiony trochę jest. Co tu się dzieje? SCV jeszcze oczywiście wjeżdżają. O nie, no nie no, za dużo po prostu Max Pax ma. Jak on podniesie, no to on prawie wszystko podniesie. Bunkry puste. Rozmach był, ale jakoś tak dokładności zabrakło. GG. Tak. Trochę to jednak, no dużo rzeczy można było zrobić lepiej na pewno. I te tanki, i w ogóle. I też chyba jednak całość musi szybciej iść w kierunku Protossa, no bo jak za długo się czeka, to potem Feniksy czy takie zloty są wysyłane do łapania naszych posiłków i widać, że to... Ale to tak łatwo powiedzieć, żeby szybciej atakować, bo wtedy też możliwe, że jakby go Max Pax jakoś złapał. Dobra, 2 do 1 na Max Paxa. Spirit będzie musiał walczyć w meczu o drugie miejsce. Z pierwszego awansował właśnie Max Pax, tak jest. Ale na kogo zagra Spirit, to jeszcze nie wiemy. Czy już wiemy? Lambo odpada? Wow. Lambo przegrał z Hate Me 2-0. I grał z Ergami. Nie zmienił raz.